Tak, proszę Państwa, strefa, gdzie można chodzić bez koszulki. Wiadomo, zbije. Powiedzcie mi to, o co tu chodzi? Wiadomo, że chyba mięśni nabiją u góry, w sensie, bo waża się, widzę, że jest Bóg żółniejszy, bo tutaj mi się żyły pokazują. Waga powinna lecieć. Dużo oscyluje w granicach 103,5-104. No nie wiem, obygnął cały dzień nie jeść, to i tak pokaże mi 103,104. Także na co ja robię? Szybka pompa. Dzisiaj już fajnie, bo dzisiaj już robiłem wyciskanie takim stylem, jaki robiłem przed ostatnim planem Seby, czyli zawodowym. Że tak powiem, zawodowym. Też dupce, też w sumie zup. Dobrze, wiadomo. Ale w sensie takie, jakie są na zawody, więc kurde, myślę, że około 107,5 by poszło i nie ma bólu, więc jest. Jedynie może być ból dupy, ale nie mój. No co, jadę triceps, biceps i jadę mi dość w dupę myżur. Tak, ostatnio mi się takie rzeczy pokazują w Lidlu, co stwierdziłem, że sobie je spróbuję. A że lubię takie rzeczy, a to jakieś tam białka, mało białka jem ogólnie, bo wiem, że mało jem, bo mało ogólnie jem, a co dopiero białka. Więc leciało takie coś, zaraz to tu zrobi zupa brokułowo, krem z broku i tu zrobi tutaj się do bajtla, do haliny. Tak, ci co mnie znają, to wiedzą, że tatuś lubi troszkę porządzić. Żyjesz? Lubi porządzić w kuchni, także robię krem z broku. Kartofle usmażone, tu sobie zrobimy jakieś polędwiczki, zobaczymy, pewnie papryka, cebula tu wleci. No i jademy, potem tu zblendować, na dole jest jeszcze wciół brokułu, także no, będzie grubo i smacznie. No i patrzcie, śniadanie bogów, czasem mnie najdzie na takie szniciole. I tak wygląda poranek Marcinka, a jest dopiero. A, jeszcze mi przyszło nam na myśl, bo dzisiaj zaczynamy treningi w Serie A Gwiazdy Ruda Śląska, także jak ktoś jest chętny się spróbować, to zapraszamy. Dzisiaj jest trening 18.30, także można wbijać. No a jak ktoś chce jakieś więcej informacji albo coś, to walcie na priv, to coś tam pokombinujemy. Myślę, że warto, fajnie troszkę się porozciągać, podziałać, rozerwać się w dzisiejszych czasach. No, synek tam jedzie. Jedzie, klupie. Na całego. No i tak, moi drodzy. Krem z broku prawie gotowy jest, która go porobia. Potem go, wiadomo, blenduję. No i co? Potem, wiadomo, śmietanka już, jak już będzie na talerzu. No i ty się tam mamy te grosze krusiowe, kartofle dochodzą, a tutaj polędwiczki w sosie. Tak jest, śniadanie zjedzone, tu mam truskawki, zaro kochanie, tu mam truskawki, jagody i jak prawdziwy influenza, lody. Nie, co to będzie za smak? Co to będzie za smak? Smaku białej czekolady i pamiętajcie, że jak zamawiacie z kodu Paleciuka, Zanek Bebzuniuk, to miarka macie na górze. I ja se teraz zaaplikuję, bo muszę o tym pamiętać, bo mało to robię. To muszę se tutaj jednak takie szejki robić. Półtorej miareczki białeczka i jadę miedziuś w dupie wyziór. No i patrzcie. Ciach, KFD, ciachome. Nie wiem, czy znacie złotą zradę zasadę Marcina, ale jak pijecie przetreningówkę w różowym bidonie z KFD, to lepiej odżywka wchodzi. A jo, teraz będę robił to. Blendu, blendu. Wszystko zblendujemy. I będzie zupa. A to sam jest. Nie wiem, czy to taki przepis, ale na smaku dzisiaj dał też marchewka. Normalnie się daje cebulę, talarki, kartofle, talarki, brokuły, przyprawy i starczy. No i co? 12 godzina, a ojciec już mu obiad zrobiony. Tak to wygląda, jak fatał jest
w doma. Także ambitnie dzisiaj. Na razie 5000 kroków, bo się chuja robiłem. No ale to też z racji tego, że wiemy, że trenujemy dzisiaj, więc na spokojnie dzisiaj będziemy nakręcać swój metabolizm. No, 2 dni wolnego od gruby i patrzę. W jeden dzień nakręcony materiał. Myślę, że fajny, bo mi się podobał. A jak mi się podobał, to już jest dobrze, a nie zawsze mi się podobał. No i co? I se działam. Działam z uśmiechem na twarzy. Wtedy się mogę spełniać w kuchni. Czego chcieć więcej? Emerytury. Także to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli, żeby Marcinek ciekawego nakręcił. To jest taki mój dzień, jeden z dni wolnych od roboty. Powiedzmy. No, także na pewno to. No, jak już bark nie boli, to będziemy się spotykać z sobą i robili dalej drogę do bench pressu. No i na pewno pokaże się też troszkę arm wrestlingu. Patrzcie to, mój Walter już jest po treningu. Patrzcie, jak reprezentuje dzielnie tatę. Idzie jeździć na łyżworolkach, łyżwach. Będzie się łamie zima. Lajkujcie, subskrybujcie i Arrivederci Roma.